się mocne szoły, skrócenie dystansu, ciosy zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Chyba jedno z najszybszych rozpoczęć walki na Gromdzie. Cudowna pozycja, latają cepy, sierpy, obszerne uderzenia. Kto trafi, ten wygra. Ale ma wrażenie, że jeden, dwa trafi, ciosy doszły do głowy górala, tak jest. Lewą ręką, natomiast te ciosy mają zupełnie szybkość, lewy sierpowy jest pozamiatane. Kolejny brutalny knockout Balboły. I sześć występów międzynarodowych. Potworny lewy! To jest chłopak naprawdę, jak go oglądałem w tych pojedynkach, to aż się dziwię, że on, dlaczego, co się takiego wydarzyło, że skończył karierę w 2013 roku. Chyba doszedł do siebie, ale jeszcze prawy, no niestety, nie. Moim zdaniem już się nie pozbiera po tym uderzeniu. Kurdowe. No proszę, i bomba od razu na początku. Ależ teraz odpowiada prawą ręką Kubirze, nie mamy drugi knockdown, już po 35 sekundach. Cała seria i bardzo... prawy sierpowy, no do tak, szczęki. Była cała seria. Lodowy dał się zamknąć na linach. Tak jest. Świetne, świetne prawy. Ależ teraz ale poszła do głowy. To jest pięściarz, który trafia. Oj, 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 błędny wzrok Domina. Próbuje jeszcze powrócić na nogi. A teraz świetny lewy, proszę. Wytrzymał ten lewy sierpowy i odpowiedział tym samym. Niesamowita historia. Ale ciężki knockout. Jednak tutaj była noga. Cios za ciosy. I w tej wymianie zdecydowanie mocniejszym zawodnikiem bez dwóch zdań był Maximus. Tak nie będzie leżał. Koniec. Koniec walki. Knockout. No, błyskawiczny. Niesamowity jest, proszę państwa. Drugi, ależ energia w tych ciosach! Krwawy piątek, 6 sierpnia. Kup pay-per-view i oglądaj na Gromda TV.